Tak pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa Twój umiłowany, abyś go mogła znaleźć i złączyć się z nim. Wiedz o tym, że Ty sama jesteś schronieniem, gdzie on przebywa. Ty sama jesteś jego ustroną, miejscem tajemnym, gdzie on się ukrywa. Jakież to zadowolenie i wesele dla Ciebie wiedzieć, że wszystko Twe dobro i cała Twa nadzieja jest tak blisko Ciebie, że jest w Tobie, a raczej, by się lepiej wyrazić, Ty nie możesz istnieć bez Niego. Czemu więcej chcesz jeszcze o duszy? Czemu szukasz Go poza sobą, gdy w samej sobie masz wszystkie skarby, te rozkosze, swoje zadowolenie, swoje nasycenie i swe królestwo, czyli Twego umiłowanego, którego pragniesz i szukasz. Czyli parafrazując to, co pisze święty Jan, można powiedzieć właśnie duszą. Po co szukasz na zewnątrz? Przecież On jest w Tobie.